15 milionów. Tyle plemników w 1 ml ejakulatu powinien mieć mężczyzna według najnowszych norm WHO. Ale nie tylko liczby są ważne. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę podczas badania nasienia? O tym porozmawiamy dzisiaj. Zapraszam. Jesteśmy w klinice Bocian w Poznaniu, a ze mną jest dr Marcin Korban. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o badaniu nasienia. Czym tak naprawdę jest badanie nasienia i kto powinien je wykonać? Badanie nasienia jest podstawową metodą diagnostyczną u mężczyzn, którzy starają się o dziecko. No i na pewno nie musi robić tego każdy mężczyzna, tylko taki, który podejrzewa, że może być problem. Czyli, że albo współżyje przez dłuższy czas, znaczy no przynajmniej rok, ale też mężczyźni, którzy podejrzewają, że mogą mieć taki problem, nawet bez jeszcze starania się o dziecko, jeśli w przeszłości mieli jakieś problemy zdrowotne typu wędrujące jądra, które były operowane w dzieciństwie, albo na przykład świnkę. Na co zwraca uwagę lekarz przy badaniu nasienia w gabinecie lekarskim, kiedy pojawia się para borykająca się z problemem niepłodności? Po pierwsze koncentracja nasienia, czyli ilość plemników w 1 ml. Drugi parametr to jest no, całkowita ilość plemników w całym ejakulacie. Następne to jest ruchliwość, czyli to, czy są plemniki, które poruszają się do przodu, mówiąc tak kolokwialnie, czyli ruch postępowy. I morfologia, czyli prawidłowa budowa plemników. Okej, a co jeżeli te wyniki delikatnie odbiegają od normy? Czy wtedy proponujemy jakieś zaawansowane leczenie, czy możemy pomóc takiej parze, takiemu mężczyźnie w jakiś sposób mniej zaawansowany? No na pierwszym chyba etapie ja bym się przyjrzał przede wszystkim wtedy mężczyźnie i spróbować znaleźć jakieś czynniki, które mogłyby mieć wpływ na to gorsze nasienie. Przede wszystkim środowiskowe, czyli typ życia, nadwaga, papierosy, siedzący typ życia, brak sportu, brak ruchu. Nie? Jeśli nic nie znajdujemy, no to nasze postępowanie zależy od jakie te parametry są niższe. Czyli jeśli są tylko trochę niższe, no to rzeczywiście nie potrzeba od razu wdrażać jakiegoś zaawansowanego leczenia. Nie? No są badania takie pomocnicze, które nam mogą pomóc. To jest badanie stresu oksydacyjnego, które można zrobić. I albo fragmentacji plemników. Czy często zdarza się, że przychodzi taki mężczyzna, który rzeczywiście pali papierosy, spożywa alkohol i prowadzi niekoniecznie higieniczny tryb życia i zmienia swoje zachowanie i właśnie po tych 2-3-4 miesiącach jego nasienie jest lepsze? Znaczy od razu powiem, że alkohol może aż tak nie jest szkodliwy jak papierosy. Papierosy już jest zupełnie inaczej, tak? Dlatego, że one jakby dokładają się taką dodatkową cegiełkę do ogólnego zanieczyszczenia środowiska, które i tak mamy. Czyli mamy bardzo dużo mężczyzn, którzy mają parametry nasienia poniżej normy, mimo że są zupełnie zdrowi, szczupli i papierosu nie palą. I nawet jeśli jakieś zmienimy pewne nasze takie życiowe przyzwyczajenia, to też ten efekt dopiero widoczny jest może tam po 3 miesiącach, nawet czasami 4. Nie? A co w sytuacji, kiedy te wyniki są naprawdę nie najlepsze? Czy wtedy podejmujemy od razu jakieś działania? Czy takie badanie... są bardzo złe. Tak, są bardzo złe. Czy wtedy podejmujemy jakieś działania, czy może powtarzamy takie badanie nasienia za kilka miesięcy? No, przede wszystkim badanie tego mężczyzny. Tak? Czyli trzeba by zobaczyć jego jądra, czy są prawidłowe wielkości. Czy nie ma żylaków powrózka nasiennego, dlatego że jeśli są żylaki powrózka nasiennego widoczne klinicznie, no to jest wskazanie do operacji. Nie? Można takie żylaki zaoperować i też widać poprawę nasienia. Można rozszerzyć tę diagnostykę jeszcze badania hormonalne, czyli sprawdzić, czy nie ma przy okazji niewydolności hormonalnej tych jąder. No i badanie genetyczne, czyli badanie kariotypu i badanie mutacji w rejonie AZF, które też może mieć wpływ na płodność. Nie? Wspomnieliśmy o ilości plemników, ale wspomnieliśmy też o morfologii, czyli o budowie tych plemników. Dlaczego wygląd plemnika może mieć znaczenie? No bo wygląd jest takim najbardziej widocznym markerem jakiejś defragmentacji DNA, czyli uszkodzenia materiału genetycznego tych plemników. No i też wskaźnikiem właśnie stresu oksydacyjnego, czy jakichś innych szkodliwych czynników, które mogą to nasienie zaburzać. Nie? A o czym nam mówi parametr taki jak ruchliwość plemników? No, ruchliwość to jest jeden z najważniejszych parametrów nasienia, oprócz ilości. No bo on naprawdę nam mówi, jakie są szanse na uzyskanie ciąży samoistnej. Dlatego, że jeśli mamy nawet dużo plemników, czyli zupełnie ten parametr jest w normie, a mamy bardzo złą ruchliwość, no to można podejrzewać, że mimo wszystko to może mieć wpływ na szanse na zajście w ciążę. Jeśli parametry są ustalone, że ta ruchliwość powinna być 30%,
a w wyniku jest na przykład 10% plemników ruchliwych i tej ciąży przez rok nie było, no to możemy podejrzewać, że to jest przyczyna. Jak widzicie, przyczyn obniżonych parametrów nasienia może być wiele. Żylaki, powrózka nasiennego, przebyte choroby w dzieciństwie, czy chociażby palenie papierosów. Jeżeli myślicie o dzieciach, na pewno warto zbadać swoje nasienie i warto skonsultować się ze specjalistą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, koniecznie zacznijcie to robić i dołączcie do naszej społeczności. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.